Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Streama, to jest kolejny odcinek symulowanej kariery. Teoretycznie, słuchajcie, jesteśmy w tym samym momencie, w którym byliśmy w poprzednim odcinku, na koniec poprzedniego odcinka, czyli negocjujemy z Virgilem Van Dijkiem, ale trochę się tutaj wydarzyło, a mianowicie zacząłem nagrywać, nie miałem włączonego mikrofonu. Na szczęście cofnąłem się w miarę w tych save'ach, więc nie chcę robić tutaj nic bez was, więc jeśli to doceniacie, się zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. A to, co się wydarzyło, słuchajcie, przede wszystkim McNeil, oferta wypożyczenia zaakceptowana, oczywiście to nas interesuje, znaczy nie jakoś strasznie, no ale chcemy się go pozbyć, no i Virgila nam teraz negocjuje nasz agent, to jest istotne. No a to, co teraz może nas zainteresować, to fakt, że zaraz weźmiemy udział w konferencji prasowej, tak więc konferencji prasowej to w sumie nie jest aż tak istotne jak fakt, że zaraz będziemy grali pierwszy mecz w Premier League. Pod ten mecz mamy teoretycznie ustawiony składzik, ale tutaj Reece Nelson wyruszył nam się na ławce rezerwowych, ale to wszystko z tego powodu, że jak zobaczycie, bardzo chciał w tym meczu wystąpić Stokely, a to jest zawodnik, który jest dla nas istotny z tego powodu, że jego zadowolenie jest tutaj kluczowe, bo to ma być ten trzeci z bocznych obrońców, więc dla mnie naprawdę ważne jest to, żeby chłopak był zadowolony i żeby nie było mu źle z tego powodu, że siedzi na ławce, dlatego wtedy, kiedy on będzie chciał, będę go wpuszczał. To, co ważne jest, słuchajcie, to, że w środku pola zagra wspomniany tutaj Reece James, który może grać na SPD, więc to wykorzystamy. Crew ma odpowiednie umiejętności, to jest zawodnik, który nam się przyda w tym sezonie, ja czuję bardzo, bo mamy zbudowany też, co zrobiłem wcześniej, cały skład na Ligę Europy, który wygląda mniej więcej w ten sposób, więc naprawdę całkiem przyzwoicie się to prezentuje, ale spokojnie, tego składu nie wybieramy, zostajemy przy tym, zaznaczmy go sobie, żeby nie było tutaj przypału i żebyśmy mieli podstawową jedenastkę taką, jaką sobie życzymy. Jest Wilson, jest Callum Hudson Onodoi, więc wygląda to mocno, wygląda to dobrze. Liczę, że to wygramy. Z Wolves debiutujemy 0-0. No nie najlepszy wynik z jednej strony, ale z drugiej nie tracimy bramki. Można było zadebiutować dużo gorzej, więc lepiej tak, niż żeby przegrać, prawda? Zobaczmy więc, co do powiedzenia na ten temat mają nasi zawodnicy, jak Stokely jest zadowolony. Oby tak dalej, chłopie, oby tak dalej. Co tutaj jest? Dalu z obiektem zainteresowania, to jest ten prawy obrońca z Arsenalu, a my dostajemy ofertę z Chelsea za naszego kapitana. I to jest oferta, którą przemyślimy, ale tu Chelsea naprawdę będzie musiała dać srogie pieniądze z tego powodu, że to jest nasz kapitan, to jest ktoś, kto ciągnie ten zespół od dawna, to jest jeden z najlepszych angielskich obrońców teraz, bo ma 27 lat, przypominam, więc my chcemy budować tożsamość dużego klubu i żeby to robić, nie możemy sprzedawać zawodników do klubów z Anglii, z którymi rywalizujemy, hashtag Arsenal, więc musimy tutaj podejść do tego w ten sposób i myślę, że takie działanie jest spoko. Kiedy przychodzi do nas Juventus, kiedy przychodzi do nas Chelsea, kiedy przychodzi do nas Juventus, Barcelona, Real Madrid, wtedy warto pochylić tą głowę, wziąć ten duży hajs, wynegocjować go oczywiście, ale jeśli chodzi o te zespoły z naszej ligi, szczególnie właśnie takie, z którymi teraz bezpośrednio będziemy się bili o te już naprawdę wyższe cele, to wydaje mi się, że możemy sobie pozwolić na walkę o dużo większy hajs. Nie mniej niż 32 miliony, ok, czyli Van Dijk teraz znowuż tam się wywalił, ale na spokojnie do tego wszystkiego podejdziemy, słuchajcie, nie mam zamiaru tutaj się rzucać, tydzień poczekamy, Virgila Van Dijka kupimy i tak, ale wolę go kupić taniej niż drożej, więc po prostu szukamy tutaj różnych możliwości. Mam ofertę wypożyczenia i to jest teoretycznie coś, co powinno mnie zadowolić i powinno być fajne, ale ja tego gościa mogę wypożyczyć w styczniu. Na razie odrzucam ofertę, bo jesteśmy w momencie, w którym potrzebujemy tego typu zawodników, no bo właśnie to jest dla nas czas, w którym będziemy grali najwięcej spotkań, więc w styczniu mogę spoko go puścić na wypożyczonko i prawdopodobnie tak też się stanie, że w styczniu będziemy mocno rozmontowywali tę bardzo szeroką rotację, którą mamy i budowali ją na nowo w wakacje. Mwebo jest obiektem zainteresowania, ale nas w ogóle ten zawodnik nie interesuje. W międzyczasie tylko zobaczę, czy mam zapisane coś, co zrobiłem, a mianowicie zleciłem, słuchajcie, poszukiwanie młodego napastnika, ponieważ zobaczmy, czy mam to w wytycznych. Tak jest. Potrzebny nam jest rezerwowy napastnik, tak jak sobie uświadomiłem, bo zobaczcie. Mamy Lionettiego. Za Lionettiego może zagrać Martinelli, który na przykład już teraz jest uszkodzony na treningu i wtedy nam się robi problem. Więc jeszcze jeden napastnik, taki, który będzie wiedział, że nie będzie grał w każdym meczu, naprawdę nie zawadzi. I albo myślę o jakimś staruszku,
albo myślę o jakimś młodziku, więc jakby te dwie strony osi czasu. Teraz gramy z Liverpoolem, będzie to mecz na pewno wymagający, bo gramy na Anfield i to jest spotkanie, w którym wyjdziemy troszeczkę inaczej, tak więc Stevie G wyżej, ty musisz być tutaj naszym SN-em, ponieważ tu wskoczy sobie Mason Greenwood. Stokely nie zagra w tym meczu, w środku pola zobaczymy zamiast niego zobaczymy tutaj Stevie'ego G, który jest tu, bo na lewą stronę, tu zrobimy sobie PS, na prawej stronie wyjdzie Callum Hudson-Odoi, a na lewym skrzydle wyjdzie Reece Nelson, zadebiutuje. Ok, więc naprawdę ten nasz skład wygląda już bardzo solidnie. No fajnie się to prezentuje, nie będę ukrywał. Mamy tutaj jeszcze Suska schowanego. Zresztą zróbmy mały porządek, tak bardzo na szybko, ponieważ mamy już zawodników, którzy trochę nie mają tych twarzy, więc warto by było mieć w ten sposób to poustawiane, żeby tutaj na oku mieć tych wszystkich zawodników, którzy mogą nas interesować. Jeszcze jest tu na przykład Crow 80, którego bym nie zauważył właśnie przez to, a on na spokojnie może tutaj... No nie, on akurat tutaj nikogo nie wykruszy, więc jak widzicie, cała ławka rezerwowych jest bardzo silna, więc tak naprawdę no ten skład wygląda imponująco, więc jeszcze moglibyśmy tylko pomyśleć nad jakimś gorszym trochę rezerwowym golkiperem, ale to potem. Na razie skupmy się na tym meczu i tu po raz kolejny smutne spotkanie z rzeczywistością i z tym, jak jeszcze dużo brakuje nam do rywalizacji z tymi największymi, bo 3-0 wygrywa z nami Liverpool i szczerze nie wiem, czy kiedyś będziemy mogli to przełamać, czy ta siła marki w symulacjach nie jest na tyle duża, że zwyczajnie będziemy dostawali po tyłku za każdym razem. Jak na razie oferta wypożyczenia naszego goalkeepera spoko. Ja zastanawiam się sam, czy nie powinniśmy mieć troszkę lepszego bramkarza niż ten Lapenek, bo jeśli wypadnie nam Wilson, taka 75 by nam się przydała i tutaj myślę znowu, że jakimś dojrzałym bramkarzu, takim, który zna ligę i też nie będzie się awanturował za bardzo, a temu Wilsonowi cały czas młodemu będzie w stanie coś podpowiedzieć. No jak na razie ewidentny falstart na początku tego sezonu, jeśli chodzi o nas, bo umówmy się, że liczyliśmy na to, że przynajmniej 3 punkty będziemy mieli po tych dwóch spotkaniach, a z tymi Wolvesami, biorąc pod uwagę to, że graliśmy potem z Liverpoolem, no możemy uznać, że się poślizgnęliśmy. Dobra, słuchajcie, walczymy teraz o to, co nas bardzo interesuje, o tego piłkarza, który nas bardzo interesuje, czyli schodzimy, szukając Tottenhamu. Where is Virgil? Ale Virgil cały czas jest zły, cały czas jest obrażony, a w zasadzie to nie on, a Tottenham świruje, więc zostanie nam chyba jedna możliwość negocjacji z Kogutami, więc mocno będziemy musieli się nad tymi negocjacjami pochylić i prawdopodobnie będziemy musieli się zgodzić na to, co proponują nam Koguty, ale z drugiej strony umówmy się, że te 30 milionów nas jakoś strasznie nie zaboli, biorąc pod uwagę, kogo kupujemy, że sprzedał się Dyer za ponad 20, więc tutaj naprawdę jakby wychodzimy na bardzo czysto z tymi transferami, a jeszcze mi się przypomniało, że prawdopodobnie sprzedaliśmy jednego zawodnika, o czym wy nie wiecie. I zaraz wam to pokażę, a Everton sypie świetną ofertą, ale my nie mamy rezerwowego lewego obrońcy. A to jest idealny piłkarz dla nas, odrzuć ofertę, to jest nasz własny, Boże, jak on się nazywa, piłkarz z Borussii, Hakimi, to jest nasz Hakimi, to jest gościu, który dla nas jest w stanie grać dwie pozycje, to jest idealne zestawienie, słuchajcie. Ale zapomniałem wam powiedzieć, że sprzedał się Yerwood, bo stwierdziłem, że to jest miejsce, z którego jesteśmy w stanie zrezygnować, bo mamy jeszcze Suska, który może grać prawą obronę, ten nasz środkowy obrońca może grać prawą obronę, więc byłoby to męczenie straszne tego piłkarza, trzymanie go tutaj dłużej, bo raczej nie miałby szansy grania. Wydaje mi się, że go sprzedałem, bo na pewno była oferta, ale nie wiem, czy ona się zapisała. Tak jest, się zapisała, więc jak widzicie, nie mamy Yerwooda, ale tutaj naprawdę jest dobrze, a wydaje mi się, że możemy, słuchajcie, wystawić na listę transferową Sessegnona. Po raz kolejny wystawiamy tego piłkarza, ale jeżeli ja chcę kupić Van Dijk'a jako lidera, jako środkowego obrońcę, a mamy tylu piłkarzy, którzy mogą grać tą prawą obronę, bo jeszcze spójrzmy, że prawą obronę oczywiście może grać on, ale prawą obronę jeszcze może grać Tuan Zebe, może grać jeszcze ten gościu prawą obronę, więc tutaj naprawdę mamy wielu piłkarzy, których na tą pozycję można przesunąć. A zależy nam na tym Van Dijk'u, bo to jest idealny dodatek do tego zespołu, więc zróbmy to w ten sposób. No niestety, nasze drogi z Sessegnonem troszeczkę się dziwnie pokrzyżowały, ale sprawdzam tylko możliwości, Steven. Jeżeli ktoś go będzie chciał kupić, to go kupię i to go sprzedam, jeżeli nie, to nie. Teraz gramy u siebie z Birmingham, gramy w lidze. Nie widzę innej możliwości niż naprawdę imponujące i przekonujące zwycięstwo. Wygrywamy 2-1, więc przekonania w tym nie ma, tym bardziej, że to my musieliśmy dołożyć tą drugą bramkę w 77 minucie, ale ważne, że punktujemy, słuchajcie, ważne,
że punktujemy. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał mecz z Huddersfield, gdzie będziemy mogli wyjść jedenastką, jednak zdecydowanie bardziej rezerwową. Stokely, wiesz co, ciebie już tutaj podmienimy na kogoś, bo możemy rozwijać innych zawodników, jak na przykład Greenwooda cały czas, więc teraz wolę, żeby on troszeczkę podłapał tych możliwości rozwojowych, które jeszcze mu pozostały, więc Greenwood niech teraz się rozwija. Lionetti wskoczył na 87, ten tak bardzo przez was wypychany z klubu, masz 9,9 dryblingu, zwinności i szybkości biegu, przecież to jest karta Toty tak naprawdę, jeśli chodzi o tego zawodnika. Dobra, gramy teraz z Huddersfield, to będzie mecz niestety wyjazdowy, więc tu mocno musimy zastanowić się nad tym, jak to poustawiać. Weźmy sobie skład ten ligomistrzowy, który wygląda w ten sposób. I tak, drobne zmiany. Stokely wejdzie od pierwszej minuty. Susek oczywiście. Nie, tutaj wejdzie Ferguson, bo Ferguson jeszcze mniej grał, więc też dlatego sprzedałem tego. Jak on się nazywał? Sprzedałem Yerwooda, no bo jeszcze mamy Fergusona, więc naprawdę tutaj ten skład jest mocno zagospodarowany. A jak widzicie, tutaj rezerwowego bramkarza nam brakuje, bo kiedy wyjdziemy z Martinellim i kiedy wyjdziemy z Brinem, to Greenwood wtedy musi wygrać napastnika, więc tego rezerwowego napadziora nam troszeczkę brakuje. Okej, zagramy z Callumem Hudsonem Odoiem na ławce, bo on nam się może przydać. Więc mamy naprawdę mocnych piłkarzy na zmianę, obrona jest solidna, mimo że złożona z rezerwowych, to ja naprawdę im ufam. I ten skład naprawdę jest dobry, jak na Huddersfield uważam, że tutaj powinniśmy wygrać z nimi. Skończy się prawdopodobnie inaczej, ale zobaczmy, jak to wyjdzie. 1-0, wiedziałem, ale ja wiedziałem, że jakbym tutaj wyszedł nawet najmocniejszym składem, to wiedziałem, żebym to przegrał, byłem przekonany. I coś czuję, że odpadamy już z tego pucharu, prawda? To był jeden mecz. No niestety, dobra, skupmy się teraz na tym, co najważniejsze, czyli na lidze, bo to jest nasz priorytet i z Evertonem będziemy rozgrywali teraz spotkanie, które będzie prawdopodobnie także meczem wyjazdowym, więc trzeba będzie jechać do Liverpoolu, a tutaj dużo informacji do nas. Callum Hudson-Odoi, oferta z Borussii Dortmund, ale to są stanowczo za małe pieniądze dla tego piłkarza, umówmy się. Jakby to jest piłkarz, którego nie sprzedamy w ostatniej sekundzie, bo nie znajdziemy teraz zastępstwa dla niego, bo musielibyśmy wyrywać Sessegnona Realowi, nie Realowi, przepraszam, Bayernowi, a wiadomo jest to, że Sessegnona będzie trzeba wyrwać za dużo większy hajs i że on może jeszcze by nie chciał i tak dalej, więc w ogóle tutaj nie mam zamiaru się w to bawić. Zagrajmy sobie z Evertonem i zobaczmy, jak to będzie. Oczywiście tu Anzebe mówi, że chciałby zagrać w kolejnym meczu i on zagra. Dam ci szansę, bo oczywiście wyjdziemy tutaj podstawowym składem. No więc zobaczmy, jak to się nam poukłada. To jest nasza podstawowa jedenastka, jest James, Callum Hudson-Odoi, wszyscy zadowoleni, więc miejmy nadzieję, że ja będę zadowolony po tym spotkaniu, bo potrzebujemy wreszcie zwycięstwa wyjazdowego, bo to się źle układa. No i wreszcie, to wygląda jak mecz na przełamanie, 1-4, strzela Nelson, strzela Stevie G, Martinelli, Brin, więc ławka też naprawdę fajnie zadziałała tutaj. Cieszy to, że ci piłkarze, których tam trzymamy, potrafią się wprowadzić. Trenerze, wspaniała wygrana, oczywiście, że tak, dobra robota, Axel, jestem z ciebie zadowolony, zresztą jak z całego zespołu. No i teraz przejdźmy sobie do ostatniego dnia okienka transferowego. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Dobra robota, zadowolony jest zarząd, ale my teraz mamy te zyski. Oni są zadowoleni, ale będą teraz te wydatki, ponieważ idziemy, słuchajcie, idziemy po Virgila van Dijk'a. Nie ma tutaj wątpliwości, że to jest ten, którego ja chcę mieć w tym zespole, który jest nam potrzebny i te negocjacje musimy spiąć już niestety, więc trzeba będzie za niego zapłacić więcej niż chciałem, ale z drugiej strony zarabiamy takie pieniądze na tych wszystkich piłkarzach, że możemy sobie pozwolić na odrobinę luksusu. Tym bardziej w miejscach, gdzie docieramy teraz. 30 milionów, 33,600. Okej, to jest troszeczkę za dużo jednak, bo tu chodzi też o kwestie honorowe, więc troszeczkę się z nimi poprztykajmy, ale na szczęście nie na tyle, żeby wyszli. No i słuchajcie, czas na negocjacje z samym piłkarzem i tu będą naprawdę srogie jazdy, bo pytanie, kim on będzie chciał być. Ja się zgodzę na wszystko, co będzie chciał, ale wolałbym, żeby on był gotowy, wiecie, kluczowy. No i to będzie ja się zgodzę, słuchajcie, najwyżej się z Virgilem pożegnamy trochę szybciej niż planowaliśmy. Będziemy chcieli 3-letni kontrakt tutaj. Ja chcę, żeby on zakończył u nas karierę. To jest piłkarz, którego warto mieć u siebie do końca kariery. No i pytanie, ile on chce zarabiać. Tu zarabia 100 tysięcy. Zaproponujmy 80 i 400. To jest bardzo dobry deal.
I oni się na to zgadzają. Oni się na to zgadzają. Nie tworzymy komina płacowego. Jest dobrze. Paul Pogba to jest ciekawy piłkarz, którego bardzo możliwe, że zobaczymy za jakiś czas u nas. Jako takiego weterana znowuż, żeby pomagać naszemu młodemu zespołowi. Bo spójrzcie na to. Jakby teraz kupiłem piłkarza bardzo starego. Ja się z tym zgadzam. Ale patrzcie, jak młody cały czas mamy skład. Bramkarz 23 lata. Prawa obrona 26. Środek obrony jest nie młody, ale jest jeszcze przed swoim prime'em tak naprawdę. Lewa obrona 28. 22 środek pomocy. 25. 24. 25. 26, 24 na ławce, 26, 25, 21, 24, 26, 27, 24, więc tak naprawdę najstarszy piłkarz u nas ma 28 lat w podstawowej 11, więc jesteśmy w stanie pozwolić sobie na luksus tego jednego 35-latka, ale jakże zasłużonego dla piłki, który naprawdę tutaj mocno nam pomoże, więc w tym momencie szczerze, to na co czekamy, to jest sprzedaż Sesyniona, bo my go w ogóle nie potrzebujemy na ten moment. No niestety, tak nam się to wszystko poukładało, że to jest piłkarz, no, który jest na wylocie. Zobaczcie, Matthews jakiś przeszedł do Arsenalu za... nie, przepraszam, z Sheffield odszedł za naprawdę gruby hajs. Mamy propozycję transferu Blina, ale to nas w ogóle nie interesuje w tym momencie. To jest akurat piłkarz, który jest dla nas bardzo przydatny. Ja nie mam zamiaru się go pozbywać. To jest taki właśnie przyzwoity, rezerwowy. Tak naprawdę my powinniśmy jeszcze pomyśleć o tym napastniku na ostatnie momenty, ale nie wiem, czy nam się to uda. Upmandu przechodzi do Wolverhampton, a my dostajemy aż dwie oferty za Tuanzebę, ale przyznam szczerze, no ja nie chcę go sprzedawać, nie? Jakby... No nie chcę, po prostu nie chcę. To jest zawodnik, który jest dla nas naprawdę istotny i na tym etapie sezonu byłoby głupotą pozbywanie się go tak po prostu, bo my pieniędzy nie potrzebujemy. Słuchajcie, no zobaczmy, my mamy kwit. Naprawdę to nie wygląda źle, jeśli chodzi o finanse. Bo cały czas mamy kwit na jednego piłkarza przyzwoitego. Nie mamy teraz potrzeby ściągania piłkarzy. Nie mamy w ogóle, jakby jesteśmy pod tym względem całkowicie tutaj ustawieni, więc teraz my w tych wszystkich negocjacjach jesteśmy tak naprawdę górą, trochę jak taki De Laurentiis. Jak chcecie naszego Koulibaly'ego, to musicie zapłacić ponad 100 milionów. Zobaczmy, tutaj mamy dobrą inwestycję w przyszłość w postaci tego piłkarza. No i właśnie o czymś takim myślę, że przydałby nam się jednak napadzior właśnie młody, więc dlatego tutaj rozesłałem te wici i może warto by było, żeby któregoś z tych piłkarzy troszeczkę zainwestować. O, proszę bardzo, Diamata, znany belgijski piłkarz, więc tam mamy kogoś znalezionego. No tutaj w Danii cały czas ten jeden brazylijski talent. Zobaczmy, czy Baker nam znalazł kogoś ciekawego. Napastnik z Urugwaju, co prawda. Tutaj tak samo Urugwaj. No nie ukrywam, że wolałbym, żeby to był Anglik, no bo zawsze miło mieć takiego piłkarza jakby swojego i my mocno stawiamy na tą brytyjskość mimo wszystko cały czas. Wygasa kontrakt Wilfriedowi Zasze i to jest piłkarz, nad którym się zastanawiam jako tym rezerwowym napadziorem. Ale nie oszukujmy się, najlepszy byłby jednak młody piłkarz. Warto by było jakby w tym kierunku trochę patrzeć. Silva, oj jak ja Silvę lubię w rzeczywistości. No ale zobaczmy, jest tutaj Memphis Depay, zupełnie nie pasujący do Barcelony swoim stylem bycia, to jest naprawdę ciekawe. Jest tutaj Heung-min Son. Powiem szczerze, gdybyśmy my byli w stanie wypożyczyć Heung-min Sona z Barcelony, troszeczkę jak było z Sadio Mane, to by była piękna historia, ale niestety nie możemy tego zrobić. Ale zobaczmy, czy możemy to zrobić z Zachą. Jeżeli tak, to ja z ogromną przyjemnością go wypożyczę. No ale tak samo niestety nie, bo gdyby tak się dało, to ja bym Zachę sobie wypożyczył i bym wyskautował sobie tego młodzika któregoś i jakby ze spokojem wtedy byśmy brali sobie tego gościa już w pełni rozpoznanego na przyszłość. No ale tutaj widzicie, że takiego komfortu nie mamy. Jeszcze Hugh Phillips, chyba on nam... Nie, już Hugh Phillips nam pokazywał. No dobrze, więc no, tu możemy pójść, słuchajcie, troszeczkę w taki, wiecie, strzał w ciemno i zaryzykować z braniem zawodnika, którego zupełnie nie znamy. Ale nie jestem przekonany, czy chcę to robić. Na pewno ten Argentyńczyk wygląda fajnie pod względem fizycznym, bo jest wyższy od tamtego Holendra i jakby byłoby to takie 1:1 następstwo Lionettego. Dobra inwestycja w przyszłość tak samo, więc dodajmy go sobie do listy. Tutaj tych Urugwajczyków miejmy sobie prześledzonych, bo oni mogą być dla nas naprawdę przydatni, więc spróbujemy może jakiegoś z tych piłkarzy wypożyczyć, czy może ich teraz wyskautować. Aj, no to jest ból głowy, to jest ból głowy. Najlepiej by było ich wyskautować, a wypożyczyć sobie jakiegoś piłkarza na ten czas, który by nam załatał tą, jakby tą dziurę.
Na pewno musimy ich przeskautować, bo ja ich nie dałem na scouting, więc niech nam tych gości wyskautuje, bo to jest coś, co mnie w tym momencie najbardziej interesuje, żebym ja wiedział, kogo ja też kupuję, bo to jest dla nas istotne, więc niech nam to wszystko tutaj będzie ładnie przeczytane. Okej, zobaczmy jeszcze, czy tutaj jest ktoś, kogo powinienem znać. Mam jakiś Hiszpanów, ale ten chyba nie jest imponujący, biorąc pod uwagę, no, chociaż znaczy może być, więc zobaczmy. Tutaj tak samo zobaczmy tego Włocha. Czy tu jest ktoś, kogo mógłbym wypożyczyć? No raczej Lorenzo Insigne, raczej nie, on będzie kończył karierę. Swoją drogą Insigne i Koulibaly poszli obydwaj do Realu Madryt. To jest naprawdę ciekawa sprawa. No nic, no możemy, słuchajcie, przejść się po tych największych klubach i zobaczyć, czy jest ktoś, kogo by nam wypożyczyli. Tak samo jak było z Sadio Mané. To jest coś, co jakby... To jest taki przykład, który jest najlepszy, że właśnie tak samo jak było z Sadio, że wypożyczyli nam go, bo już nie był w swoim prime, a nam się przydał naprawdę mocno. I to by było coś, co mnie najbardziej interesuje. Właśnie znowuż wypożyczenie na Padziora, wyskautowanie sobie i to by miało sens. Ale tutaj nie widzę nikogo, kogo mógłbym wypożyczyć, kogo bym znał. Bo ten gościu ma w sobie to coś. Wiecie co, jak ma w sobie to coś, a my chcielibyśmy go na ławkę, to w sumie to coś może mieć u nas na ławce, a oni chcą o tym porozmawiać. Zaryzykujemy, słuchajcie, podejmiemy ryzyko, to jest ryzyko naprawdę niewysokie, bo to jest tylko i wyłącznie wypożyczonko, więc zobaczmy, Ahmed Kadi, roczne wypożyczenie, niech będzie. A wtedy w zimę sobie kupimy kogoś prawdopodobnie. Zarabia mały hajs. Zobaczymy, słuchajcie, to nie jest w ogóle ryzyko. Jestem w stanie nawet przyjąć coś takiego. Jestem ciekawy, kogoś my tutaj kupili, bo naprawdę to jest coś, co mnie bardzo mocno interesuje. Chociaż nie wiemy, kogo wypożyczyliśmy, więc wiecie co? To jak wygląda Ahmed Kadi, to się okaże, ale jutro o godzinie 6. Tymczasem bardzo dziękuję, to był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!